Małżeństwa i rodziny katolickie. Przed rozpoczęciem tematu wycisz swoje serce i umysł. Odmów teraz modlitwę do Ducha Świętego i proś o łaskę otwartości na naukę. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Odmówmy teraz akt zawierzenia się Świętej Rodzinie, aby otoczyła naszą rodzinę opieką i wsparciem. Jezu, Zbawicielu nasz najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić swoją nauką i własnym przykładem. Większość swojego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim domku nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twojej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do boskiego wzoru Twojej świętej rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. Maryjo, najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo. Święty Józefie, najtroskliwszy opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego boskiego Zbawiciela, przez całą wieczność. Amen. Sakrament małżeństwa, część pierwsza. Największe szanse na trwałe małżeństwo i szczęśliwą rodzinę mają ci narzeczeni, którzy decydują się połączyć ze sobą miłością sakramentalną, czyli taką miłością, która jest wierna i nieodwołalna na podobieństwo miłości Boga. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. W sakramencie małżeństwa narzeczeni przysięgają sobie miłość z Bożym, czyli najwyższym znakiem jakości we wszechświecie, gdyż postanawiają się kochać tak wiernie i ofiarnie, jak Chrystus ukochał swój Kościół. Pisze o tym wprost w liście do Efezjan święty Paweł apostoł. Dlatego opuścił człowiek ojca i matkę, a połączył się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica ta wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, aż do oddania swojego życia. Przez specjalny sakrament małżonkowie zostają wzmocnieni i konsekrowani do obowiązków swojego stanu i godności. Otrzymują łaskę Chrystusa, by miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. Jednak łaska nie bazuje na naturze i dlatego owocne przyjęcie sakramentu
sakramentu małżeństwa wymaga odpowiedniego przygotowania się narzeczonych, tak by zawierali ten sakrament, żyjąc w ufnej przyjaźni z Bogiem i respektując na co dzień Jego przykazania. Małżeństwo sakramentalne oznacza, że on i ona wiedzą, iż chcą kochać siebie nawzajem z mocą, wiernością, czułością i mądrością Chrystusa oraz że są otwarci na pomoc Boga, na Jego światło i moc, zwłaszcza w sytuacji próby, trudności czy rozczarowań. Sprawdzianem takiej otwartości na działanie Boga jest życie w czystości, a także to, że dla obojga narzeczonych marzenie o świętości jest jeszcze ważniejsze niż marzenie o małżeństwie. Owocne przyjęcie sakramentu małżeństwa oznacza też, że ona i on osiągnęli już taki stopień dojrzałości i wypłynęli na taką głębię człowieczeństwa, iż żadne z narzeczonych nie ma cech ani zachowań, które niepokoją tę drugą stronę czy jej bliskich. Sakrament małżeństwa nie przyjmuje się bowiem w niepewności. Jeśli ktoś z narzeczonych ma wątpliwości co do miłości i odpowiedzialności tej drugiej osoby, to nie powinien zawierzać jej swojego losu oraz losu przyszłych dzieci. W Księdze Rodzaju Bóg wyjaśnia, że do zawarcia małżeństwa i założenia szczęśliwej rodziny są zdolni ci, którzy potrafią fizycznie i emocjonalnie opuścić swoich rodziców. Wiele osób nie jest w stanie opuścić swoich rodziców czy innych bliskich, dlatego że mają niezamknięte rachunki krzywd. Czują się wtedy w obowiązku pozostawać przy nich tak długo, aż pojednanie stanie się możliwe. W sposób pogodny i szczęśliwy potrafią żyć jedynie ci, którzy opuszczają swoją bolesną przeszłość, by tu i teraz kochać oraz by tu i teraz związać się z tymi, którzy też kochają. Kto uczy się być miłosiernym synem czy córką, ten uczy się też być mądrze miłosiernym ojcem czy matką, a także miłosiernym bliźnim dla wszystkich ludzi, którzy pojawiają się na jego drodze. Małżeństwo prawdziwie chrześcijańskie ma być zawarte po Bożemu, ma odpowiadać boskim zamiarom i opierać się na boskim błogosławieństwie. Kto chce po Bożemu zawrzeć małżeństwo, powinien naprzód u Boga szukać rady, światła i natchnienia, z kim masz zawrzeć dozgonny ślub małżeński. Kto chce zawrzeć małżeństwo prawdziwie chrześcijańskie, taki nie będzie szukał w dozgonnym towarzyszu lub towarzyszce swego małżeńskiego pożycia wyłącznie tylko piękności i bogactwa, bo na tym tylko całe szczęście ludzkie nie polega i to do zupełnego szczęścia nie wystarczy. Mający wstąpić w święty stan małżeński powinni przede wszystkim szukać dobrych zalet duchowych osoby głęboko religijnej, prawdziwie pobożnej, cnotliwej, spokojnej i łagodnej, zgodnego charakteru, żeby potem w rodzinie nie panowały ustawiczne niezgody i kłótnie. Pan Bóg, który zna przeszłość i przyszłość, jako ojciec najlepszy zaopiekuje się swoimi dziećmi, oddającymi się Jemu w opiece, szukającymi u Niego światła i rady. Po Bogu w zastępstwie Bożym masz rodziców i swojego duszpasterza i u nich przede wszystkim powinnyś Bożej rady i Bożego światła szukać. Któż ci lepiej po Bożemu doradzić może niż kapłan? I twoi rodzice, co ci najlepiej życzą,
i są zastępcami Bożymi na ziemi. Tyle małżeństw jest nieszczęśliwych, to dlatego, że na nich nie ma błogosławieństwa Bożego, bo były zawarte bez błogosławieństwa rodziców i przeciw ich woli. Rodzice mogą radzić lub odradzać, ale nie mogą przymuszać do zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego u Boga szukaj pomocy, u Boga szukaj światła, u Boga szukaj natchnienia. O to należy się modlić, a wtedy Bóg pomoże i oświeci nam tą drogę. I wtedy sprawdzi się stare polskie przysłowie, że mąż i żona od Boga przeznaczona. A kiedy już jesteśmy pewni swego wyboru i już zastanowiliśmy się i przy Bożej pomocy dostaliśmy natchnienia, starajmy się wtedy ślubu długo nie odwlekać, a zarazem, żeby w całym czasie przed ślubem zachować czystość i strzec się przed grzechem. Źle postępują narzeczeni, gdy grzeszą ze sobą wprawdzie już po zaręczynach, ale jeszcze przed ślubem, bo do chwili ślubu prawa małżeńskiego do siebie jeszcze nie mają. Jeszcze przy ołtarzu od siebie odejść możecie. I dlatego to właśnie nieraz w takich małżeństwach i rodzinach, których przed ślubem zgrzeszyli, nie ma potem błogosławieństwa Bożego, bo do ślubu poszli nie drogą Bożą, ale drogą grzechu. Niestety często bywa tak, że wielu przed ślubem na świętej spowiedzi tego grzechu ze wstydu nie wyznaje i dzień ślubu znieważają świętokradztwami. I to aż trzema, bo świętokradzka spowiedź niegodnym świętokradzkim przyjęciem Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa utajnionego w Najświętszym Sakramencie, świętokradzkim przyjęciem sakramentu małżeństwa. Wtedy ludzie dziwią się, że ich małżeństwa i rodziny są nieszczęśliwe, bo nie tylko nie mają błogosławieństwa Bożego, ale zamiast błogosławieństwa, przekleństwo Boże straszne ciąży na nich. Takie małżeństwa i rodziny prawie nigdy potem nie będą prawdziwie chrześcijańskimi i szczęśliwymi. Dlatego przed ślubem zawczasu należy odbyć dobrą spowiedź i tą dobrą spowiedzią naprawić dawne złe życie i rozpocząć nowe. Najlepiej więc zawczasu odbyć dobrą spowiedź zaraz po pierwszej zapowiedzi, aby dobrze przygotować się do niej i należycie ją przeżyć. A spowiedź ta pomoże, aby w czasie przedślubnym łatwiej od grzechu się zachować. Wielu odprawia spowiedź tę dopiero przed dzień ślubu, a jeszcze inni dopiero w sam dzień ślubu, kiedy serce i umysł rozerwane, rozstrojone i zaprzątnięte myślami i przygotowaniem do uroczystości weselnej. Spowiedź święta, godne przyjęcie Pana Jezusa i otrzymanie od Niego błogosławieństwa to najważniejsze przygotowanie do ślubu. Jeśli narzeczeni tą radę do serca sobie wezmą, to nie ma żadnej przeszkody, aby założyć prawdziwie chrześcijańską rodzinę. Zadanie. Otwórz Pismo Święte i przeczytaj pierwszy list do Koryntian świętego Pawła, 7 rozdział, werset od 1 do 16. Po przeczytaniu postaraj się odpowiedzieć na pytanie zadane na końcu fragmentu. Podziękujmy teraz Panu Bogu za każde dobro, które otrzymaliśmy od Niego, odmawiając w
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie wykładu i będziemy wdzięczni za jego udostępnianie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.